Afera ze Star Wars Fury, czyli kolejna wielka burza w społeczności fanów Gwiezdnowojennych na całym świecie, która przetoczyła się przez wszelkiego rodzaju serwisy informacyjne, fora oraz grupy internetu dotyczące świata Gwiezdnych Wojen. Temat, który jest na tyle niezwykle istotny i intrygujący i, że tak powiem, szokujący, można powiedzieć, że postanowiłem zająć się nim tutaj na swoim ziemniaczanym polu. I jak zawsze staram się oczywiście przygotować dla Was jak najbardziej merytoryczne materiały, jak najlepiej przemyślane i jak najlepiej pochodzące, powiedzmy, z rzetelnych, sprawdzonych źródeł. Tak więc w opisie tego materiału, poza standardowym menu, dzięki któremu możecie przeskakiwać do wybranych momentów tegoże materiału, możecie również znaleźć wszelkiego rodzaju linki do źródeł, z jakich jakie wykorzystywałem, żeby stworzyć ten dzisiejszy materiał. Tak więc zobaczmy, o co właściwie chodzi z aferą ze Star Wars Fury, dlaczego wybuchła i co może z niej wyniknąć. Lipca 2016 roku powstaje Star Wars Fury, anglojęzyczny kanał na YouTubie poświęcony tematyce gwiezdnowojennej. Po jakimś czasie postanawia twórca tegoże kanału zrealizować coś niezwykłego, a mianowicie chce on stworzyć swój własny fanfilm o postaci Dartha Vadera. Podchodzi do tematu dosyć profesjonalnie, ponieważ stara się skontaktować się z Lucasfilmem i dogadać szczegóły dotyczące finansowania tegoże projektu. Jego dwa najważniejsze pytania, które zadaje włodarzom Lucasfilmu, to jest po pierwsze, czy może przeprowadzić zbiórkę crowdfundingową, czyli po prostu zebrać pieniądze od fanów na tenże projekt, jak i również, czy może wprowadzić monetaryzację tego filmu, czyli czy może na nim zarabiać na kanale YouTube. Lucasfilm odpowiada mu w obu przypadkach nie. Nie może on zebrać pieniędzy od fanów na realizację tego filmu, jak i również nie może włączyć monetaryzacji finalnego produktu, finalnego filmu na YouTubie. Poza tym, jak najbardziej może tworzyć swój fanfilm. Star Wars Fury w żaden sposób się jakby tym nie przejmuje. Oczywiście jest to pewnie dla niego sposób niewygodna rzecz, ale postanawia ruszyć do przodu i jak najbardziej finalnie tworzy swoje własne dzieło, które jest wrzucone na YouTube'a 21 grudnia 2018 roku. Jednocześnie, co warto zauważyć, odbywa się oficjalna w pewien sposób premiera tego fanfilmu w jednym z kin z Stanach Zjednoczonych. Wszelkiego rodzaju relacje, jak i również making of, jak i również oczywiście sam fanfilm możecie znaleźć na kanale Star Wars Fury. Generalnie news o całym oczywiście fanfilmie rozchodzi się szeroko po internecie i sam film jest bardzo często chwalony przez wszelkiego rodzaju widzów i na chwilę obecną, w momencie kiedy nagrywam ten film, ma ponad 6,5 miliona wyświetleń na YouTubie. Cała afera rozpoczyna się 14 stycznia 2019 roku, kiedy Star Wars Fury otrzymuje wezwanie o złamanie praw autorskich od firmy Warner Chappell Music w kwestii jego fanfilmu o Darcie Vaderze. Zgłoszenie to informuje, iż naruszył on prawa autorskie, wykorzystując własność intelektualną w postaci muzyki gwiezdnowojennej, do której prawa należą do Warner Chappell Music. Zazwyczaj tego rodzaju zgłoszenia są generowane automatycznie przez mechanizm zwany Content ID na YouTubie. Jest to mechanizm, który zawiera gigantyczną bazę danych, w której znajdują się wszelkiego rodzaju materiały wideo oraz audio, które następnie są wykorzystywane, żeby przeszukiwać, filtrować wszelkiego rodzaju nowe filmy, materiały, które pojawiają się na YouTubie w poszukiwaniu ewentualnych nadużyć praw autorskich, czyli niezgodnego z prawem używania poszczególnych materiałów wideo lub audio. W tym, że zazwyczaj tego rodzaju zgłoszenia są występowane automatycznie, jednakże w tym konkretnym przypadku zostało ono manualnie stwierdzone, zgłoszone do siedziby YouTube. Zazwyczaj w takiej sytuacji twórca ma do wyboru osoba zgłaszająca, firma zgłaszająca swoje roszczenia ma trzy opcje. Albo całkowicie zablokować film, albo włączyć monetaryzację, która będzie pojawiała się w momencie wykorzystania jego własności intelektualnej, lub dostęp do statystyk dotyczących tegoże filmu. W tym przypadku Warner Chappell Music, firma, która zgłosiła roszczenie, wybrała monetaryzację, czyli uruchomiła monetaryzację na fanfilmie o Vaderze. Materiał z 14 lutego, w którym autor przedstawia całą sytuację oraz swój komentarz do niej, zatacza coraz szersze kręgi w internecie, osiągając w ciągu 48
8 godzin ponad 850 tysięcy wyświetleń oraz cała afera, że tak powiem, zaczyna być coraz bardziej słyszalna na wszelkiego rodzaju grupach dyskusyjnych oraz stronach internetowych. Dodatkowo również Star Wars Fury niemalże 24 godziny później wrzuca kolejny materiał dotyczący całej tej afery na swojego YouTube'a, w którym przedstawia on sytuację, iż Warner Chappell Music, czyli firma, która zgłosiła roszczenie o naruszenie praw autorskich, zgłosiła się do jego sieci partnerskiej, która powiedzmy nadzoruje czy współpracuje z nim w ramach twórczości YouTube'owej i rozmawiała z nim w sprawie przyszłości tego, że właśnie zgłoszenia i okazuje się, co jest standardową, że tak powiem, praktyką, jeżeli chodzi o samego YouTube'a, iż jeżeli on zgłosi sprzeciw względem tego roszczenia, jest szansa na to, że zarówno jego film zostanie usunięty, jak i również mniej prawdopodobne, ale jednak cały jego kanał może zostać usunięty z YouTube'a. Tenże materiał w ciągu 24 godzin osiąga ponad 500 000 wyświetleń, afera zatacza coraz szersze kręgi i w ten oto sposób skończyliście tutaj, oglądając mój komentarz do całego tego zamieszania. I teraz, kiedy powiedzmy mamy przedstawione najważniejsze, podstawowe fakty dotyczące całej tej afery, chciałem przejść do powiedzmy punktów, które dotyczą przełamywania wszelkiego rodzaju już mitów czy kłamstw, które najzwyczajniej w świecie powstały w związku z całą tą aferą. I pierwsza, jedna z najważniejszych i podstawowa rzecz to mianowicie, kto zgłosił roszczenie o prawa autorskie. Ponieważ w samym tytule swojego pierwszego materiału z 14 stycznia twórca Star Wars Fury twierdzi, iż jest to Disney. Oczywiście, biorąc pod uwagę całą otoczkę dotyczącą świata gwiezdnowojennego, motyw ten zostaje momentalnie podłapany przez całą rzeszę fanów, którzy zaczynają pisać wszelkiego rodzaju komentarze, opinie, tworzyć własne filmy, w których to twierdzą, że Disney stara się zniszczyć twórcę fana Gwiezdnych Wojen, co jest nieprawdą, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, zgłoszenie zostało zgłoszone przez firmę Warner Chappell Music. Teraz oczywiście można sobie zadać pytanie, jeżeli zgłoszenie dotyczyło muzyki Gwiezdnowojennej, to czemu nie ma tego Disney, który jest właścicielem Gwiezdnych Wojen? Biorąc pod uwagę oczywiście strukturę całą zbudowania firmy Disney, wygląda bowiem na to, że o ile sam Disney jest właścicielem praw, w tym przypadku dokładnie chodziło o Marsz Imperialny, o tyle wszelkiego rodzaju licencje związane z wykorzystaniem tejże muzyki oraz zarabianiem na niej należą do firmy właśnie Warner Chappell Music, która podpisała z Disneyem kilka lat temu całą dokładną umowę. Tak więc wszelkiego rodzaju roszczenia w tym przypadku pochodzą właśnie od tej firmy Warner Chappell Music. Więcej szczegółów, konkretne wyjaśnienie całego tego aspektu możecie znaleźć w artykule, do którego link znajduje się w opisie tegoże materiału. Co jest jednakże najważniejsze i najbardziej istotne, o ile można wiele rzeczy czepiać się Disney, o ile wiele rzeczy można zwracać uwagę, być niezadowolony, to w tym przypadku już na samym początku twórca nie mówi nam prawdy. Zarówno w materiale z 14, jak i również z 15 uparcie powtarza nam, iż to Disney zgłosił swoje roszczenia, co jest najzwyczajniej w świecie nieprawdą, ponieważ te dwie firmy są osobne, współpracują ze sobą, ale są osobne. Natomiast biorąc pod uwagę, że w samym zgłoszeniu mamy w pewien sposób informację, że jest to Disney Sound, czy tam Disney Music, już teraz dokładnie nie pamiętam, wynika to z faktu tego, że on współpracuje i jest tam częściowo właścicielem tych praw. Natomiast jednakże samo zgłoszenie pochodzi od firmy Warner Chappell Music. Kolejna nieprawdziwa informacja, która zaczęła bardzo szybko krążyć po internecie, to fakt tego, iż sam twórca Star Wars Fury na skutek tego, że zgłoszenia roszczeń o prawa autorskie został w jakikolwiek sposób poszkodowany. Otóż nie. Zarówno przed tym fanfilmem, zarówno powiedzmy przed zgłoszeniem tego roszczenia, jak i również po nim, nie mógł on zarabiać. O tym mówiliśmy na samym początku, to od początku było jasne, że on nie może włączyć żadnej monetaryzacji, jeżeli chodzi o ten film. Sami zgłaszający mogli w pewien sposób zablokować jego materiał, również mogli go bezpośrednio usunąć lub w jakikolwiek sposób zmodyfikować go. Nic z tego nie nastąpiło. Film cały czas jest na YouTubie, to jest cały czas ten sam film, który ma 6,5 miliona wyświetleń, bez żadnej zmienionej muzyki, bez żadnych zmienionych efektów, on cały czas pozostaje i tak naprawdę twórca nic dla niego się nie zmienia. Materiał cały czas jest, cały czas funkcjonuje, dzięki oczywiście całej aferze stał się jeszcze bardziej popularny, jak i również nadal nie może na nim zarabiać. Krótko rzecz ujmując, twórca nic nie zyskuje, nic nie traci, jeżeli chodzi o to zgłoszenie. Trzeci aspekt, którym chciałem się zająć w tej kwestii, to mianowicie wszelkiego rodzaju pomówienia czy stwierdzenia, iż Star Wars Fury jest całkowicie stratny na swoim
swoim fanfilmie. Tak jak przed chwilą mówiłem, oczywiście nie może on zarabiać bezpośrednio na nim, jednakże nie są to jedyne przychody, jakie on może osiągać, ponieważ tak duży rozgłos, tak duża popularność wpłynęła na oczywiście rozwój jego kanału gwiezdnowojennego. Zarówno w opisie tego materiału, jak i również teraz tutaj możecie zobaczyć statystyki dotyczące rozwoju jego kanału w przeciągu ostatnich 30 dni i jak łatwo zauważyć, ponad 230 tysięcy subskrypcji mniej więcej od momentu opublikowania premiery filmu o Darcie Vaderze. Mówimy tutaj oczywiście o dodatkowych wyświetleniach, o dodatkowych komentarzach, o dodatkowych lajkach pewnego rodzaju pojawiających się, które wpływają na jego przychody z innych materiałów. Krótko rzecz ujmując, Darth Vader nie bezpośrednio finansowo nie przyczynił się do zwiększenia jego, powiedzmy, dochodu, czy powiedzmy jego portfela, ale wpłynął na jego popularność. Popularność, która w przyszłości zaprocentuje w postaci większej ilości wyświetleń, większej ilości subskrypcji, większej ilości przychodów. Jak i również, co warto zaznaczyć, sam twórca w opisie praktycznie każdego swojego materiału zamieszcza linki do swojego Patronite'a, do swojego sklepu, jak i również do swojego PayPala. Krótko rzecz ujmując, ma on również inne źródła dochodu, za pomocą których może zarabiać i osiągając popularność dzięki temu filmowi Darth Vader, prawdopodobnie jakaś część z tego nowego narybka fanów czy też widzów jego kanału będzie wspierała go finansowo w innej formie niż poprzez monetaryzację filmu o Darcie Vaderze. Okej, kochani, teraz po części, powiedzmy, tej takiej stricte informacyjnej, czyli co działo się dzień po dniu w całej tej aferze, jak i również w pewnego rodzaju próbie kontrargumentów przeciwko najważniejszym założeniom, jakie pojawiły się w trakcie całej tej dyskusji, chcę teraz przejść do części tej stricte komentatorskiej, które dzielę sobie na dwie podstawowe elementy, na dwa podstawowe pytania. I pierwsze z nich, kto tak właściwie ma rację w tym konflikcie? I mówię to z pełną odpowiedzialnością, firma zgłaszająca swoje roszczenie. Oczywiście sama sprawa jakby jest bardzo dyskusyjna i nie jestem w stanie stricte powiedzieć, czy ich roszczenie jest prawdziwe, czy jest, powiedzmy, uzasadnione, ponieważ ani nie jestem specjalistą od prawa międzynarodowego, jak i również nie jestem specjalistą od muzyki, bo oczywiście cała awantura rozpoczęła się od muzyki, która została wykorzystana w samym fanfilmie. Jednakże, jeżeli to zgłoszenie jest prawdziwe, sorry, prawo obowiązuje nas wszystkich. Jeżeli ktoś nie wykorzystuje nie w prawidłowy sposób nie swoją własność intelektualną, tylko czyjąś inną, to musi się liczyć z konsekwencjami, które w tym przypadku, tak jak mówiłem wcześniej, są naprawdę łagodne, bo dla samego twórcy, który i tak nie mógł wcześniej zarabiać, i tak teraz nie może zarabiać, nic się absolutnie nie zmienia. Można było filmik usunąć, filmik nie został usunięty, cały czas istnieje, a pozostałe profity, powiedzmy, że tak powiem, bonifikaty, czyli zwiększona popularność, zwiększona oglądalność, zwiększona ilość subskrypcji nadal istnieje dla twórcy. Natomiast z drugiej strony, jeżeli oczywiście to zgłoszenie w pewien sposób byłoby nawet zbite, to i tak nadal nic nie zmienia się, tak jak mówiłem, dla samego twórcy. Kolejny aspekt, który jest niezwykle istotny, to kwestia oczywiście odpowiedzialności. I tutaj o tym, co mówiłem wcześniej, to nie jest Disney. Bardzo często, momentalnie praktycznie, pojawiły się wszelkiego rodzaju stwierdzenia, iż to zły Disney, że to jest wina Disneya. I tak nie ma co tutaj za bardzo dyskutować. Są rzeczy, są aspekty, które Disney zrobił nie najlepiej, zrobił kiepsko, można byłoby zrobić inaczej i o tym możemy rozmawiać. Ale w tym konkretnym przypadku nie ma nic takiego. Więc wszelkiego rodzaju teorie spiskowe, że cała firma przestraszyła się jednego fanfilmu, który ma 6,5 miliona wyświetleń i teraz chcą go zniszczyć, są nieprawdziwe. To nie jest tak, że Kathleen Kennedy, Bob Iger czy Myszka Miki siedzą w swoim bunkrze dowodzenia i mają wielki czerwony przycisk, który ma napisane zniszczyć Star Wars Fury, oni go naciskają, bramy Mordoru się otwierają, a orki ruszają na Śródziemie, żeby zabić każdego, kto mu się podobał ten fanfilm. Nie, nic takiego nie ma. To jest po prostu postępowanie zgodnie z prawem, prawem, które obowiązuje nas wszystkich. I prawda, oczywiście niektórzy z Was mogą powiedzieć, że okej, to jest przypadek walki Dawida z Goliatem, że wielka zła korporacja niszczy twórcę. Sorry, jeżeli mają do tego prawa, to tak to funkcjonuje. Również pamiętajcie, że to samo prawo dotyczące własności intelektualnej obowiązuje oczywiście w tym przypadku tą wielką, złą korporację dla niektórych, ale z drugiej strony to prawo również dotyczy zwykłych, małych, mniejszych twórców. Ba, na naszym polskim, że tak powiem, podwórku bardzo często
spotykamy się wszelkiego rodzaju nadużywaniami takich praw, czy na po prostu nieprzestrzeganiem zasad podstawowych, jeżeli chodzi o własność intelektualną. Jeżeli dobrze kojarzę, twórczyni Ryn Rysuje na Facebooku miała w pewnym momencie pewnego rodzaju spięcie z telewizją TVN lub TVN24, która bezprawnie wykorzystała jej twórczość. Kolejny przykład, powiedzmy, wśród moich znajomych to jest Bozia, bardzo serdecznie polecam, jej komiksy są na Facebooku, miała sytuację taką, iż jeden z jej komiksów dotyczący ZUS-u został wykorzystany bezprawnie, czy powiedzmy bez jej zgody, bez oznaczenia, przez Janusza Korwina-Mikke. To są te same sytuacje. I oczywiście, pewnie, prawo wykorzystywane przez wielkie korporacje brzmi zazwyczaj źle i źle nam się kojarzy, ale mimo wszystko to samo prawo może dotyczyć nas, zwykłych twórców, zwykłych ludzi. Więc albo wszyscy się do tego dostosujemy, albo całkowicie przestaniemy się tym przejmować. Więc, no niestety, jakby dla mnie wybór jest dosyć logiczny. Natomiast analizując, oglądając po raz kolejny te wszystkie materiały przygotowane przez Star Wars Theory, zacząłem sobie zadawać drugie, że tak powiem, komentatorskie pytanie. Dlaczego on właściwie umieścił te dwa swoje filmy na YouTubie? Ponieważ patrząc tak, no oczywiście jestem dużo mniejszym twórcą, ale w żaden sposób nie widzę czegoś, co mogłoby to zmienić. Tak jak mówiłem wcześniej, to żądanie, czy powiedzmy to zgłoszenie o prawa autorskie w żaden sposób nie wpływało na jego sytuację. Nic nie zmieniało. I biorąc pod uwagę, obserwując te jego materiał, obserwując po raz kolejny i kolejny, słuchając ich, analizując je, zacząłem coraz mniej lubić tego kolesia. Nie oglądałem wcześniej jego kanału i prawdopodobnie gdyby nie ta afera, absolutnie bym nie wiedział, że ktoś taki istnieje. Jednakże jestem zawiedziony i jest mi po prostu przykro słuchając jego materiałów, bo na pierwszy rzut oka one wydają się być w porządku. To jest koleś, który twierdzi, że okej, tutaj zostałem poszkodowany przez wielką firmę, ja robię to od fanów dla fanów. Tylko problem jest taki, że bardzo szybko, mam wrażenie, wykrywam tutaj pewnego rodzaju brak odpowiedzialności za swoje słowa i lekko hipokryzję, ponieważ już pomijam jego żonglowanie słowami, że z jednej strony nie zależało mu na pieniądzach, ale z drugiej strony wypomina, ile on mógłby ewentualnie na tym zarobić. Kwestia jest też jeszcze oczywiście tego typu, kiedy on przedstawia siebie jako mały, zwykły YouTuber. Sorry, prawie 1,5 miliona subskrybentów i należenie do sieci partnerskiej, to już dla mnie nie jest oczywiście jakiś taki mały, nic nieznaczący YouTuber. Oczywiście w porównaniu z Lucasfilmem to nadal jakby nie ma równowagi, ale mimo wszystko jest to już osoba o jakiejś pozycji, o jakimś, powiedzmy, znaczeniu w świecie YouTube'a. I tutaj wchodzi ta kwestia, która jest dla mnie najbardziej bolesna. Brak odpowiedzialności za swoje słowa i brak rozwagi. Ponieważ zarówno w pierwszym materiale, w samym tytule daje nieprawdziwe informacje, iż to Disney próbuje, że tak powiem, go dojechać za ten film, jak i również to same kłamstwo powtarza w drugim swoim materiale. I co mnie najbardziej boli, w drugim materiale gdzieś tam na samym początku stara się zaznaczyć, iż on nie chce stworzyć toksycznego filmu, on nie chce, że tak powiem, zepsuć atmosfery w fandomie. Tylko problem jest taki, że kilka sekund wcześniej dziękuję ludziom za poparcie z pierwszego materiału. Pierwsze poparcie, które w zdecydowanej większości polegało na tym, że jechać Disney. Disney jest do niczego, Disney okrada, Disney jest zły. Oczywiście ja tutaj jakby parafrazuję, bo przekleństwa szły o wiele bardziej dosadnie. I on w pewien sposób jasny, sam bezpośrednio nie mówi, okej, Disney jest zły, Disney powiedzmy zepsuł mi dzieciństwo i tak dalej. Nie, nie. Ale w pewien sposób nie neguje, czy też lekko nawet zachęca tych ludzi do ponownej kontynuowania tego swojego wątku. Zamiast powiedzieć ej, słuchajcie, nie mówcie tak, sytuacja jest trochę inna, trzeba przeanalizować to, jest po prostu szkodliwe. I w momencie, kiedy masz taką ilość subskrybentów, kiedy masz momentalnie taką sławę czy rozgłos, trzeba brać pod uwagę to, co się mówi. Ja, mały gówniak na YouTubie, który ma tam, nie wiem, 740 subskrypcji, naprawdę staram się dobierać ostrożnie słowa, bo wiem, że mam wpływ na jakąś niewielką grupę osób, odbiorców, twórców i innych fanów Gwiezdnych Wojen. A co dopiero, kiedy mamy 1,5 miliona? Jeżeli ktoś z takim zasięgiem nie potrafi zrobić poprawnej analizy sytuacji i dobrze dobrać słów do tego, co chcę powiedzieć, to jest to dla mnie smutne i niepokojące. Tak więc Star Wars Theory dla mnie jest naprawdę takim postacią bardzo, bardzo mieszaną i raczej negatywną, bym powiedział, bo jego zachowanie jest dla mnie niezrozumiałe i mam bardzo wrażenie, nie jestem oczywiście tego pewien i nigdy tego nie będę pewien, ale mam trochę wrażenie, że całe te dwa filmy powstały po to przede wszystkim,
żeby zdobyć trochę sławy, żeby nakręcić sobie jakby popularność, co częściowo się udało, nie oszukujmy się, 500 000 wyświetleń w jeden dzień albo 850 tysięcy w ciągu 2 dni, to są niesamowite wyniki, które już przechodzą w subskrypcję, w coraz większą ilość wyświetleń, coraz większą ilość osób, która będzie go wspierała na Patronite. I jasne, jest to pewien sposób na życie, ale czy on jest moralnie dobry? Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie samemu. I kiedy zastanawiałem się nad zakończeniem tego dzisiejszego materiału, bo tak już zbliżamy się ku końcowi, przyszły mi dwie rzeczy do głowy. Pierwsza z nich jest taka, że jest mi smutno. Jest mi autentycznie smutno ze względu na całą tą sytuację, ponieważ po raz kolejny my, fani Gwiezdnych Wojen, my ludzie zostaliśmy pokonani przez największego swojego wroga, ludzką głupotę. Ludzką głupotę napędzaną emocjami, napędzaną uproszczeniami, napędzaną tym, że jesteśmy leniwi, ponieważ po raz kolejny daliśmy się w sporej części porwać emocjom, daliśmy się porwać na główko, daliśmy po prostu zamiast usiąść, przeanalizować to, co mamy, przeanalizować sytuację, zbadać dodatkowe źródła, stwierdziliśmy nie, jolo, idziemy na całość i po prostu hejtujemy, oburzamy się, obrażamy się nawzajem i w pewnym momencie po prostu wychodzi jedna wielka przysłowiowa gównoburza. I jestem w stanie zrozumieć, z czego to wynika, bo analizując, samemu przygotowując się do tego materiału, spędziłem jakieś 3 godziny szukając, analizując, tłumacząc, interpretując, wszystko sklejając do kupy. Nie mówię już jeszcze o godzinach spędzonych na dyskusjach na internecie, analizowanie tego, żeby dojść do tych wniosków. To jest ciężkie, to jest czasochłonne, to wymaga myślenia. To jest po prostu droga do jasnej strony mocy. To jest po prostu, strasznie mnie rozbawiła ironia całej tej sytuacji, bo dojście do prawdy, dojście do faktów, do realiów, takie jakie naprawdę są, jest niczym droga po jasnej stronie mocy. Jest kręta, jest długa, jest ciężka, jest wymagająca. Podczas gdy z drugiej strony mamy ścieżkę ciemnej strony mocy, czyli szybko, łatwo, do sukcesu. Napisać, walić Disney, walić hejterów Disneya, sam się wal i tak dalej, i nakręcamy to. I to jest przykre, że my w pewien sposób, fani Gwiezdnych Wojen, ludzie, dajemy się sprowadzić przez głupotę. I to prowadzi mnie do drugiego wniosku. Do drugiego wniosku, który nie jest skierowany do Was, nie jest skierowany tylko do mnie, do nas wszystkich, do po prostu, zarówno w tej sytuacji, jak i w każdej innej sytuacji. Myślmy i nie bądźmy dupkami. Spróbujmy. Ja wiem, że to jest ciężkie, ja wiem, że to jest wymagające. Sam próbuję od jakiegoś czasu się tym kierować w swoim życiu. Ciężko z tym idzie, ale jakoś idzie. Myślmy, analizujmy, zastanawiajmy się. 2 razy, 3 razy przemyślmy to, co chcemy napisać, czy naprawdę warto to napisać i czy rzeczywiście to, co napiszemy na internecie, czy gdziekolwiek indziej, jest prawdziwe, da się to sprawdzić, jest to sensowne. Ponieważ tylko w ten sposób, wydaje mi się, że tylko w ten sposób możemy coś zmienić w tym fandomie. I to nie zaczyna się, powiedzmy, od Lucasfilmu, od Disneya, to zaczyna się od nas. Może nam się nie podobać to, co dostajemy, możemy mieć różne zdania, możemy dyskutować, ale róbmy to cywilizowanie, nie dajmy się głupocie, nie dajmy się swoim słabościom, starajmy się jakoś to poprawić, starajmy się być po prostu lepszymi ludźmi i dzięki temu lepszymi fanami Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Naprawdę bardzo stresowałem się przed jego nagrywaniem i mam nadzieję, że został on w jakiś sposób sensownie stworzony, sensownie wyjaśniony. Prawdopodobnie wiele rzeczy nie będzie mi się podobało publikacji, ale oczywiście to Wy macie najważniejsze zdanie, więc dajcie znać w komentarzach, co można poprawić, co można było inaczej przedstawić. No i oczywiście Wasze zdanie na całą tę sytuację. Tylko proszę, zróbmy to mądrze, kulturalnie, dyskutujmy, a nie kłóćmy się. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że wytrzymaliście. Do zobaczenia w następnych materiałach. Han Solo, ostatni strzał przyszedł. Za chwilę Resistance kolejny. Więc będzie się działo, będzie recenzowane, będzie opowiadane. Dzięki jeszcze raz serdeczne. Do zobaczenia już wkrótce. I jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć.